Siemanko, z tej strony Szybki Banan i witam Was na serwerze PvP, jest to serwer pvpcraftserver.pl. IP będzie w opisie, jest to wersja 1.5.2, dosyć stara, ale jak wiemy, wielu graczy bardzo preferuje tą wersję. Okej, to zaczynamy. Ja będę dzisiaj walczył z graczami, pokażę Wam, jak ten serwer wygląda, mniej więcej troszeczkę mapkę Wam przedstawię. Kiedyś już nagrywałem odcinek na tym serwerze, jednak gracze chcieli, żeby jeszcze jakiś odcinek nagrać, dlatego zgodnie z ich prośbą postaram się taki odcinek zrealizować. Dobra, kupiłem sobie łuk, będę mieć troszeczkę lepsze przedmioty, ale no ale tak, żeby wam zaprezentować co nieco, żeby nie było tej monotonii. Jeszcze kupimy sobie za 2 amulety, albo nawet 3. Jak jeszcze, powiedzmy, dobra, widzenia w ciemności. A skoro mamy jeszcze jedno miejsce, to jeszcze weźmiemy amulet ochronny. Dobra, użyjemy sobie buffów. O, jeszcze miałem game moda włączonego, dobra. Użyjemy buffów, widzenie w ciemności, atak. I szybkość biegania. Jak widzicie, tutaj są statusy, które użyłem. Tutaj mam smoczą zbroję, którą właśnie założę. No i okej, zaczynamy grę. Idziemy walczyć na PvP. O, spróbowałem bez czatu strzelać, ale broń się wtedy kryje i się nie da za bardzo walczyć. No dobra, ja wam też opowiem troszeczkę o tym serwerze. Każdy na początku dostaje żelazny ekwipunek, łuk, miecz, trochę strzał. Jak widzicie, za każdego zabitego gracza dostajemy część jego pieniążków. Średnio po 20-30 dolarów za każdego zabitego, czyli bardzo szybko można zarabiać. Widzieliście, właśnie 30 dolarów zarobiłem, kolejne 15. Jeśli ma się dobry ekwipunek, to zarabianie jest banalne. O, widzicie, znowu zabity gracz, znowu dostaję pieniążki. Kolejny i znowu 30 na poncie. I kolejny. Co prawda ja mam bardzo dobry miecz, więc mi też jest łatwiej. Łuk też, jak widać, jest całkiem... Oj, ktoś w końcu silny się pojawił. No i to już zaczyna się być emocjonująca walka. Tylko wiecie, ja mam w ekwipunku, jak zauważyliście pewnie, miksturki ataku. O, teraz jest dobry chyba moment, żeby je wykorzystać. Aj, nie udało się. Jak już zjadł koksa, to już jest lipa. Jeśli ktoś zje koksa, no to wiadomo, przez jakąś chwilę jest nieśmiertelnym prawie. O, zabiliśmy go? A nie, to nie on. Jeśli ktoś zje koksa, wiadomo, że przez jakiś czas jest prawie nieśmiertelny, więc ten koks musi przestać działać. A to też nie jest takie proste, bo tych koksów przeważnie ktoś ma kilka. Ale spróbujemy z indywidualistą walczyć i go zniszczyć. Tutaj... A właśnie tracił życie i zjadł koksa. Dobrym pomysłem jest po prostu sprowadzenie go do takiej sytuacji, gdzie nie będzie już miał statusu z koksa, czyli nie będzie się leczył. I w tym momencie wtedy uderzenie go tymi mikstureczkami, które mam w ekwipunku. One bardzo dużo zadają obrażeń i szybko, więc... No inną techniką jest ewentualnie zjechanie mu zbroi do zera i wtedy też jest po problemie. O, teraz jest dobry moment. Aj, nie udało się, połowa życia, może gdzieś tam miał żółty pasek. Dobra, trzeba coś zjeść. Może sobie napełnimy amuletami co nieco. O, właśnie stracił zbrojkę. Jest szansa. Założył jakąś śmieciowatą.
Już ucieka przed nami. Uciekł nam? Uciekł. Niestety. To nic nie poradzimy. Aj. No szkoda. No ale dobra. No jak widzieliście, da się, bo już zbroję mu zjechałem, czyli pewnie, znaczy hełm mu zjechałem, więc pewnie resztę ekwipunku też miał dosyć mocno uszkodzoną. Ej, kolego. Czemu nie mogę cię uderzyć? Czyżbym miał jakiegoś laga, czy... A, właśnie, skoro już tak... Co jest z tobą? No, czy tu jest ninja? A, jest nick mi jego nick, więc... Muszę dogonić go, chyba go jeszcze tam widzę. Ten ranger szybko padnie. Oj, coś mi ten ranger był podejrzany, bo miał taki moment, w którym się go nie dało po prostu uderzyć. Zaraz go sprawdzimy pod kątem cheatów. Czy nie cheatuje czasem? Jak wiecie, tutaj... Jak widać, amulet szybkości dużo daje. Już powiem wam, że szczerze mówiąc, to moje ataki wyglądały, jakbym to ja miał jakiegoś nadusa, czy inne cheaty. W niego strasznie dobrze to wchodzi, patrzcie. Nie wiem dlaczego, to pierwszy zawodnik, którego tak łatwo mi ciosy wchodzą. W innych tak nie, się nie dzieje. Gdzie on jest, ten ziomuś? A tu jest Rangers. Na końcu wam jeszcze coś pokażę, bo prawda jest taka, że zacząłem o tym mówić, ale nie skończyłem. No, jeden diaksowy się rozsypał właśnie. O, to jest ten ninja. On, nie wiem czemu on ma goda chyba tutaj. A, to jest cheater. Ban ninja. Dobra, już ninja nie ma. Jakiegoś tam miał mocnego nadusa. No cheat plusem sprawdzam każdego ręcznie, czy ktoś ma po prostu cheaty. Jeśli ktoś używa tych cheatów, to będzie miał problem, bo prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy ta osoba będzie online, czy nie, i czy w tym momencie na przykład na dzień dzisiejszy używa tych cheatów, czy nie, to i tak dostanie bana, ponieważ No Cheat Plus zapamiętuje, czy ktoś kiedyś w przeszłości używał nodusa. I zaraz wam zaprezentuję pewien przelicznik, żeby ktoś się też nie dziwił i tam nie oszukiwał na forum, że nie miał cheatów, a tak naprawdę miał, bo to widać jak na ręce, jak na dłoni. Zaraz wam pokażę. O, ten gaf się jakiegoś glitcha złapał. Dobra, też posypał się. O, uda się. Kurde, uciekł. Tu jest jakaś komenda P-Home przynajmniej, bo coś za szybko uciekł. To jest niemożliwe, żeby zwykłą komendą zwiał. Będę musiał to sprawdzić i zablokować, żeby PvP było uczciwe. Disney. Oj, też zwiał na... ostatnim. A jest, zginął! Teleportował się gdzieś z Disney, ale zginął tam gdzieś, teleportował. Sami widzieliście, że zniknął z ekranu, ale jeszcze dostał. Szybkie ten idy. Troje stracił. Znaczy hełm. O, i coś jeszcze, i buty.
I wszystko poleciało. No jak widzicie, jak się przebijecie przez zbroję, to wtedy już rozwalicie każdego. No to jest oczywiste w sumie, ale... No tak wygląda PvP na tym serwerze, no... Bardzo fajna zabawa, jak widzicie, lagów w sumie nie ma. Cheaterzy czasem się pojawiają, ale notorycznie ich banujemy, więc... No, cheaterzy są wszędzie, tego się niestety nie da uniknąć i... I każdy próbuje jak może, no ale to się nie opłaca generalnie graczom, bo wiadomo, ktoś może grać na tych cheatach, no ale co mu to da, jeśli przez parę godzin będzie fajny, a za chwilę dostanie bana i już nie zagra. Nie polecam cheatowania, bo to się naprawdę nie opłaca. Widać, że nie uciekają jakąś komendą, nie wiem, czy to nie jest pech home. No właśnie, wtedy się teleportuje człowiek na działkę. Muszę to sprawdzić, bo bardzo możliwe, że ta komenda nie jest zablokowana. Tutaj można też działki kupić. To jest właśnie... Pokażę wam z góry, jak to wygląda. Tutaj można sobie działeczki pokupywać i każdy je buduje raczej w niebo, w górę. Spoko sprawa, tu jest też taki sklepik stworzony nie tak dawno temu, gdzie jakieś ciekawe rzeczy można na działki sobie dokupić. Co jeszcze wam pokażę? No dobra, jeszcze pobijemy się troszeczkę, może kilka minut i... Aha, chciałem wam te cheaty pokazać, no to wam zaprezentuję, jak to działa. Więc do rzeczy. Miałem sprawdzić jakiegoś gracza. Który to był gracz? Patrzę na listę online. Ten Rangers, o właśnie. Info Rangers. No okej, okay. I tutaj mam statystyki na temat tego gracza. No i jak wiadomo, im niższa liczba, tym większe prawdopodobieństwo, że gracz cheatów nie używa. Jeśli to jest 5, 3, 12, to na pewno ich nie używa. Nawet jeśli to jest 100, 200, 500, to jeszcze też nie podejmuje żadnej akcji. Nawet jak to dochodzi do 1000, ten level walki, bo każda z tych statystyk to jest troszeczkę inna funkcja cheatów, no dusów, czy innych alternatyw. Powiedzmy fight knockback to jest odpychanie. Powiedzmy, nie widzę tutaj fight, a dajmy na siebie na przykład. O, MCP info szybki. No ja widzicie nie ma... A, czemu nie pokazuje nic? Chyba dlatego, że mam właściciela. No szkoda. Deop szybki. Zdeopuję się, to powinno zacząć mi... Już nie mam opa. Teraz powinno mi zacząć liczyć te statystyki, jak się będę bił i wam pokażę, jak to powinno wyglądać faktycznie, jak gra uczciwy gracz. Dobra, lecimy. A, jeszcze amulety sobie użyję, żeby co nieco widzieć, bo ciemno jest w nocy. Jeśli ktoś ma bardzo wysoki ten współczynnik, no to wtedy jest 100% pewności, że używa tych cheatów. No i powiedzmy, jeśli jest... sytuacja niepewna, gdzie ten współczynnik jest jeszcze niski, to wtedy nigdy nie banujemy. Ale jeśli ta liczba cheatów, po prostu poziom używania jego jest bardzo wysoki, no to jesteśmy przekonani, że wtedy Nanus był używany. Czy inny rodzaj po prostu cheatu, jakaś modyfikacja do Minecrafta, która sprawia, że nie wiem, kill aura i tego typu sprawy, no sami wiecie. Nieprzyjemna jest na pewno gra z osobami, którzy grają nieuczciwie. Jak widać, uciekają tą komendą wszyscy. Kurczę, muszę sprawdzić, co to za komenda. W sumie mogę to teraz zrobić, bo... To nie jest to właśnie to pechom. Sprawdzimy. No, to będzie pechom. Dobra. Region flag. Craft server, locket CMDS, logout, home. No i dobra, już jest zablokowana możliwość teleportacji na działki. Teraz można uczciwie grać na PvP, nikt nie będzie uciekał podczas walki. Jest tutaj też anti-cheat, combat lock, który sprawia, że
Jeśli ktoś się w czasie walki wyloguje, no to automatycznie ginie. No. To jest sprawiedliwe. Dobra, ja jeszcze się pobiłem chwilę. O, tam ktoś jest, to może dobiegnijmy do niego. Indywidualista. Kurczę, jeszcze uciekł. Tam musi być jeszcze jakaś inna komenda. Znaczy, ewentualnie to jeszcze może być plot me home. Taka też jest, ale też ją zablokujemy. Gdzie ten Disney nam uciekł? No jak widzieliście, dość sporo dolarków tutaj zarobiłem podczas samej walki, bo jest bardzo łatwo. Jeśli się ma dobry ekwipunek, o, zdobyłem level. Widzicie, na dole mam informację, zdobyłem level. Teraz jak napiszę uśmiech na czacie, to mam pierwszy już level. Dość sporo ludzi trzeba zabić, żeby wbić level, chyba nie wiem, z 50 osób, może nawet troszeczkę więcej. Dlatego widać też po levelach graczy, kto jak dobry jest i kto jak wiele osób zabił. Jest też taka komenda PvP. Jak piszecie PvP, to widzicie informacje, ile razy wygraliście, ile razy zginęliście. No, właśnie tak. 54 osoby zabiłem, jak widzicie. A zginąłem 0 razy. Nie zdarzyło mi się jeszcze zginąć. No i tak to generalnie... No Boże, jakiś spam. I tak to generalnie działa. No dobra, no w sumie to jest wszystko, co chciałem wam pokazać. Ten filmik już się zbliża prawie do 20 minut. Teraz jest 17 z kawałkiem. Myślę, że troszeczkę wam ten serwer... Troszeczkę mi się udało zaprezentować wam ten serwer i wam się on spodobał. Gdyż jak widać, tutaj lagów nie ma. Gra się bardzo miło. Są gracze lepsi, gorsi. Nie pokazałem wam jednej rzeczy jeszcze na tym serwerze, co prawda. I wam chyba nie pokażę. A to z tego względu, że czas się kończy. Jest pełno na mapie skrzynek, takich jak ta. Otwieracie ją, widzicie, znaleźliście skarb. Tutaj sobie na przykład jabłuszko i jeszcze coś tam. Ale tych skrzynek tak naprawdę jest pełno. Myślę, że około 100 jest pochowanych po tych budynkach, pod ziemią, no w różnych skrytkach. O, tu kolejna jest na przykład. I w każdej takiej skrzynce jest skarb. I on się wypełnia co określony jakiś czas. Niektóre się wypełniają co pół godziny, niektóre co godzinę, niektóre codziennie, niektóre co parę godzin. No naprawdę jest bardzo różny współczynnik czasu. Im większa, lepsza nagroda, tym rzadziej się na przykład skrzynka uzupełnia. No ale jest to fajna sprawa, bo można dzięki temu sobie zdobyć diamentową zbrojkę, diamentowe rzeczy. A wiadomo, że z nim jest znacznie łatwiej przetrwać niż zwykłym żelaznym. Jak widzicie, te osoby w diamentowych zbrojach muszą być dość sporo, a w żelaznych giną bardzo szybko. No dobra, generalnie to jest wszystko, co chciałem wam zaprezentować. Polecam nie cheatować na przyszłość, bo to się nie opłaca. Zresztą na tym serwerze też jest parę takich osób, które na przykład nigdy cheatów nie używały. No i prawda jest taka, że to nie muszą być najlepsze osoby na serwerze, ale są najbardziej lubiane i najbardziej znane. No z tego względu, że raz, że nie cheatują, to banów nie dostają. Dzięki temu też najdłużej na tym serwerze mogą grać i... No... Nie polecam generalnie po prostu cheatowania. Bo to się nie opłaca, a jest strasznie łatwe do wykrycia. Prawda jest taka, że jeśli ktoś z was używał cheatów chociaż raz, dosyć nagminnie, dosyć intensywnie, to jesteśmy w stanie to sprawdzić bardzo daleko wstecz i no i to konto zostanie zbanowane niezależnie od tego, czy przestaniecie używać nagle tych cheatów, czy nie. To jest też taka przestroga dla tych, co no, nie wiedzą, że to jest do końca złe.
No dobra, generalnie to będzie wszystko. Ja jeszcze zabiję może ostatnie 5 osób i będę kończył filmik. 1 i 2 i 3. Pokażę wam w ogóle ten miecz, bo on taki jest dość dobry. On nie ma enchantu 20, to jest tylko niezniszczalność. Ma ostrość 6, więc jest bardzo fajny. No ale nie jest jakiś tam nie wiadomo jak silny, ale no, najlepszy miecz dostępny na tym serwerze. Dlatego też on jest dość silny, jeśli chodzi o takich graczy w śmieciowatych zbrojach. No, ale te śmieciowate zbroje się dostaje cały czas. Za każdym razem jak się zginie, to... Okej. Okay. Teleport na spawn, jesteśmy na spawnie. No i to będzie z mojej strony wszystko w tym odcinku. Myślę, że ten filmik wam co nieco zaprezentował, jak wygląda ten serwer. ippvp.craftserver.pl. No i z mojej strony to będzie wszystko i pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam was. Cześć.